Główna obserwacja z Księgi Estery związana z funkcjonowaniem tego narodu to to, że pomimo tego, że pod obcym panowaniem temu narodowi powodziło się w miarę przyzwoicie, to nigdy nie mógł być pewien swego losu. Czyli naród może być pewien swojej przyszłości, jeśli ma własne państwo. Oczywiście do tego czasu, dopóki ktoś go nie podbije. Ale przyjmowanie dobrowolnie sytuacji, kiedy bierzemy obce jarzmo na siebie, myśląc, że obcy pan zapewni nam prosperitę czy jakąś tam pomyślność na dłużej, jest z gruntu głupią koncepcją. Zobaczcie, że Polska ma na sumieniu, czy Polacy mają na sumieniu przyjmowanie takiej właśnie, przeciwnej do tego, co mówię, metodologii politycznej. XVIII wiek to jest przyjęcie właśnie tego myślenia, że bezbronna Polska, zdana jak gdyby na pewien protektorat silniejszych sąsiadów, będzie gwarantowała tym zamożnym obywatelom pomyślność. Bo to bogata szlachta, a przede wszystkim magnaci, wymyślili taką teorię, że nie muszą mieć silnego państwa, bo zarówno caryca, czy pruski władca będzie szanował ich własność, będzie pilnował porządku i oni dalej będą mogli takie beztroskie, czy pełne rozwoju i pomyślności życie prowadzić. Jak się historia później potoczyła, wiemy, to założenie okazało się błędne, ale zobaczcie, że dzisiaj Polacy znowu przyjmują takie założenie, że może sam już nie musimy mieć swojego państwa, niech tam ten Niemiec czy Unia Europejska, niektórzy nawet mówią Rosja, teraz to stronnictwo rosyjskie jest dosyć takie w awangardzie, modne jest, bo on zajmuje poczesne miejsce w systemie naszych rządów. Polacy się z tym godzą, mówię, byleby tylko nie było żadnych tam ruchawek, żeby był spokój, my się będziemy bogacić, albo przynajmniej żebyśmy spokojnie sobie grylowali i te seriale oglądali. A czy to będzie polskie państwo, czy niemieckie, czy rosyjskie? Żydzi w Imperium Perskim są przykładem tego, że choć wzbogacili się, choć spora część z nich brała udział w zarządzaniu tym państwem, była na urzędach, to jednak to nie było ich państwo. I gdy tylko ci, którzy panowali w tym państwie, im się odmienił stosunek do tego narodu, mógł z nim zrobić, co chciał. Przykładem jeszcze, który mi się z historii naszego państwa przypomina, to jest sytuacja zaboru austriackiego, który się mówi, że był najbardziej taki łagodny. Polacy rzeczywiście sprawowali jedne z najwyższych urzędów w Imperium Austro-Węgierskim, byli w rządzie austriackim, mieli też dużą autonomię. A zobaczmy, co się stało w czasie powstania Jakuba Szeli, gdzie właśnie Austriacy sprowokowali polskich chłopów, no tutaj może tu polskich to niedobrze pasuje, no bo oni nie mieli świadomości narodowej, ale tutejszych chłopów do rżnięcia polskiej szlachty. Nie? I to z historii wiemy, że to było za aprobatą właśnie władz austriackich, chociaż przez długi czas Polacy byli bardzo dobrą składową tego imperium. A jednak gdzieś komuś coś się tego i przeżynanie piłą i różne takie bardzo nieprzyjemne rzeczy znamy z historii zaczęły się właśnie dziać w polskiej szlachcie. Takie historie, które działy się te 2,5 tysiąca lat temu, bo to jest około data wydarzeń opisanych w tej księdze, 480 rok przed naszą erą, czyli 2,5 tysiąca lat, to co się miało tam wydarzyć, że miano wymordować tych Żydów jednego dnia, spokojnie na terenach polskich w zaborze austriackim miało miejsce w XIX wieku, czyli dość niedawno, w czasach już, kiedy mówi się o tym wieku pary i elektryczności, że to jest taki największy rozkwit cywilizacji europejskiej. Stąd powtarzam, naród bezpieczny to taki, który się rządzi sam u siebie, który ma własne, silne państwo. Dlaczego Żydzi znaleźli się w takiej sytuacji narodu podbitego? W wyniku nieposłuszeństwa Bogu, w wyniku lekceważenia Jego przykazań, Jego woli. Może ktoś powiedzieć, ale to był tylko naród wybrany, w tym sensie, że Bóg tak się odnosi do narodu wybranego, do innych nie odnosi się. Przypomnijmy sobie, co się stało z narodami, które zamieszkiwały przed Żydami ziemię obiecaną.
Żydzi zastąpili te narody właśnie z powodu ich sprzeniewierzenia się, ich ekstremalnego sprzeniewierzenia się woli Bożej. W Piśmie Świętym też znajdujemy przykłady, że Bóg im dawał czas na opamiętanie. Dawał im znaki, które miały im pomóc w wyjściu z tego swojego stanu, ale oni na nie nie reagowali i brnęli dalej w swoje grzechy i skończyło się to całkowitym wymazaniem tych narodów z historii ludzkości. To pokazuje, że nie tylko naród wybrany podlega takiemu wychowywaniu przez Boga, ale także i inne narody. Możemy ekstrapolować tutaj w miarę bezpiecznie, że tak samo takiemu procesowi podlega nasz naród. Mamy rzecz ogólną, uniwersalną, przedstawioną w Dziejach Apostolskich, gdzie apostoł Paweł opisuje stosunek Boga do narodów, że każdemu z nich dał czasy i granice, aby szukały Boga. Stosunek do Boga jest główną składową, który warunkuje los danego narodu. Czy ten naród idzie w jego kierunku, rozwija się ku posłuszeństwu woli Bożej, czy też odchodzi od Boga. W zależności od tego ten naród będzie miał jego błogosławieństwo lub przekleństwo. I niewola z pewnością, w kontekście tego, co powiedziałem na podstawie Biblii, nigdy nie była przejawem Bożego błogosławieństwa. A zobaczcie, że Polacy i to wymyślili. Kiedy nie mogli sobie poradzić z utratą swojego państwa, ukuli kolejną teorię. Tak jak powiedziałem, w XVIII wieku wymyślili sobie, że państwo jest im niepotrzebne i obcy lepiej będą się troszczyć o Polaków niż ich własny rząd, państwo, król i tak dalej. To z kolei w wieku XIX wymyślili sobie tezę, że niewola, nieszczęścia, rozczłonkowanie państwa, zniszczenie jego sił witalnych, elity, emigracja, zniszczenie jego gospodarki, że to jest objaw szczególnego umiłowania Bożego. Ta teoria nazywa się Polska Mesjaszem czy Chrystusem narodów. Prawda jest oczywista. Bóg daje błogosławieństwo w postaci pomyślności, jeśli chodzi o narody. Niestety te kombinacje pokutują w mentalności polskiej do dzisiaj, bo dzisiaj mamy taki już miszmasz. Już to nie jest ani czysty wiek XVIII, gdzie myślimy, że niepotrzebne nam jest państwo i Niemiec czy Ruski lepiej będzie Polską zarządzał. I nie mamy też takiej czystej sytuacji, że to właśnie jesteśmy Bożym narodem, który wybrał nas do tych cierpień i przez to zbawienie ludzkości nastąpi. Rzeczywistość skrzeczy i jęczy, bo jeśli elita narodu żywi tak dziwaczne przekonania, no to zgodnie z tym prostym stwierdzeniem, no gdzie ślepy czy głupi, tu bardziej pasuje, może resztę zaprowadzić. Obaj w dół wpadną, nie? I rzeczywiście jesteśmy w dole. Dlatego też lektura Księgi Estery może być dla nas pewnym pocieszeniem i pouczeniem, bo Żydzi w Persji, choć w sytuacji wyjściowej, gdzie wchodzimy w tę narrację, nie znajdowali się jeszcze w tej czarnej dziurze, to szybko tam wylądowali. Chciałem, żebyśmy poszli w kierunku powiązania naszej sytuacji z tym, co widzimy w Księdze Estery.